ale będzie mi się dzisiaj dobrze spało. Myślę, że w tym mieście nikt nie cierpi na żadną bezsenność. Zapach lawendy unosi się w całej okolicy. Myślę, że takim miejscem, które jest najbardziej znane z uprawy lawendy, jest pewnie Prowansja we Francji, ale ja akurat jestem w Xinjiangu, bardzo blisko granicy z Kazachstanem. Przede mną, wokół mnie lawenda, za mną góry Tienshan z ośnieżonymi szczytami, których w zasadzie dzisiaj nie widać, bo mamy dużo chmur. To miejsce nazywa się Huocheng i jest największym ośrodkiem uprawy lawendy w Chinach i jednym z 3 największych ośrodków uprawy lawendy na świecie. Siedzę tutaj, wokół mnie nie ma żywej duszy. Jest to miejsce jeszcze nieodkryte przez turystów, przynajmniej nie tych zagranicznych, i nie wiem, czy słyszycie, bo pszczoły owijają się tutaj wszędzie i można kupić pyszny lawendowy miód. Można kupić też różne pamiątki, oczywiście związane z lawendą. Bardzo polecam Wam odwiedziny właśnie w tym rejonie świata, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Azji Centralnej. Do Huocheng można dostać się samochodem bądź pociągiem. Nie ma tutaj lotniska. Tutaj jestem na plantacji. Wstęp na taką plantację jest bezpłatny. Zresztą nikt tutaj nie pilnuje, także można swobodnie porobić zdjęcia, nagrać film, nie ma z tym żadnego problemu. Rano odwiedziłam różne lokalne plantacje lawendy, a teraz jestem na jednej z bardziej znanych i również bardziej turystycznych plantacji, która nazywa się Dzieją Gunju. Najlepszą porą na odwiedzenie Huocheng jest termin od połowy czerwca aż do zbiorów, które najczęściej odbywają się na początku lipca. Po zbiorach generalnie nie ma już czego oglądać, już na pewno nie jest tak pięknie, ponieważ wszystkie kwiaty zostaną zebrane i przerobione na kosmetyki, oleje eteryczne i różne pamiątki lawendowe. Czekamy na zachód słońca, ale myślę, że możemy poczekać jeszcze trochę. Mimo że jest godzina 19, jest zupełnie jasno, a to dlatego, że cały Xinjiang podporządkowany jest strefie czasowej pekińskiej. Mimo że geograficznie Xinjiang jest około 2 strefy czasowe dalej, to czas mamy tutaj pekiński. Wyobraźcie sobie, że wyrzucono nas dzisiaj z hotelu i nie dlatego, że żeśmy nabroili. Nie wiem, czy wiecie, ale w Chinach generalnie hotele dzielą się na te, które mogą przyjmować obcokrajowców i na te, których tych obcokrajowców przyjmować nie mogą. Dzwoniłam do hotelu i pytałam, czy mogą przyjmować obcokrajowców. Poinformowano mnie, że mogą, a jednak okazało się, że po przyjeździe i po zakwaterowaniu pokazała się policja i musieliśmy zmieniać hotel.